Cześć, witajcie. No troszkę mnie tutaj nie było, ale miałem ku temu parę dosyć dobrych powodów. Było trochę jeżdżenia z rowerem, serwisowania, zamieniania. Jak wiecie, mam już nowy rower, bo mówiłem o tym ostatnio. Merida Big 9 500 Lite. Zaraz wam więcej trochę o tym rowerze opowiem i dlaczego ten rower, a nie inny. Mam też dwie nowości sprzętowe, jeśli chodzi o nagrywanie wideo, ale tutaj dzisiaj much w ogóle. Make-up na plan, bo się świecę. No, w każdym razie mam jeszcze dwie nowości sprzętowe. Jedna sobie tutaj siedzi. Taki kupiłem sobie kompaktowy, mały obiektywik do właśnie kręcenia z ręki między innymi. No i jest też stabilizator, którym zaraz zrobimy bike checka, bo myślę, że bike check to będzie fajna opcja na dzisiejszy odcinek, bo takie bike checki zawsze można, mogą pokazać parę detali rowerów i tak dalej, i tak dalej. I omówię wam specyfikację tej mojej furki i przebiję to właśnie jakimiś ujęciami z nowego gimbala, z drugiego fajniejszego obiektywu filmowego. No i możliwe, że do tego dorzucę parę jakichś zdjęć, jak będę miał z jakimś detalem problem, żeby go ładnie tutaj pokazać. No to słuchajcie, rower wygląda w taki sposób, może go wam najpierw pokażę w całej okazałości. No jak widzicie, taki szaro-metaliczny kolor, nie wiem, może taki trochę tytanowy ten kolor, no nie, musicie to sami sobie ocenić. W każdym razie no, ten mi siedzi fajnie, do tego są takie matowe napisy, które też spoko wyglądają. Rama ma sztywne osie o standardzie Boost, co było dla mnie jedną z kluczowych rzeczy, a drugą z kluczowych rzeczy była możliwość zamocowania przedniej przerzutki i tutaj jest mocowanie przedniej przerzutki w standardzie Side Swing i właśnie taką będę miał też przerzutkę w przyszłości. A na razie to jest jakby taki bike check fabryczny, a później za jakiś czas, myślę parę ładnych tygodni, pokażę wam ten rower w takiej konfiguracji, w jakiej ja będę jeździł. Z przodu mamy Manitou Markhor, Markhor Comp chyba bodajże, z tego co kojarzę. O, 100 mm skoku standardowo, tylko no jak to w Manitou, troszkę są węższa średnica goleni jest, co może niektórym przeszkadzać. Ja jeszcze nie wiem, czy będzie mi to przeszkadzało, czy nie. Jak będzie mi przeszkadzało, to może kiedyś na coś zmienię, na razie jest git. Jeśli chodzi o napęd, to tutaj jest 2x10 od Deore. I z tyłu jest taka fajna kaseta 1142, która jest taką kasetą no, symbolu HG400 bodajże. Opony to są Maxxisy Icony 2.9x2.2. Sztyca, siodło i wszystkie rurki, chwyty to są Merida Comp. Aluminiowe, takie najprostsze. I hamulce Shimano MT200. No, jeśli tam generalnie kojarzycie, to powiedzmy sobie szczerze, że nie jest to jakiś najbardziej udany produkt, jeśli chodzi o hamulce Shimano. Ale powiem wam, że jak miałem je w krosie, to chyba tam były trochę mocniej dotarte. Te teraz jak się docierają, to zaczynają całkiem do rzeczy gadać i nawet mnie klocka, który waży no teraz jakieś 95 kg, to zatrzymują całkiem sprawnie. I może jeszcze będą troszeczkę lepiej działały niż to jest teraz. W jednym z filmów, które wstawiałem na YouTube, mówiłem o tym, że będę zmieniał swoją ramę, swojego karbonowego Cuba. I możecie zapytać, dlaczego zmiana z karbonu na aluminium. No, odpowiedź jest dosyć prosta. Po pierwsze, bo jest taniej. Po drugie, ja nie startuję w wyścigach o złote kalesony i nie potrzebuję roweru karbonowego, bo prawdopodobnie różnica, którą dałby mi karbon i tak, ja jej z niej nie zrobię pożytku, jeśli chodzi o jakiś czas na wyścigu i tak dalej, nawet jeśli będę startował. No a po drugie, tam jakieś takie względy też ekologiczne. Też aluminium jest pod względem moim zdaniem fajniejsze, ale jakimś tam specjalistą w tej dziedzinie nie jestem, więc pewnie może być inaczej tak naprawdę. No, ale jak mówię, buścik dla mnie był ważny, bo przy mojej dużej masie to też sztywne osie dają fajną robotę.
ogólnie chodzi o sztywne osie, bo no już jak już wymieniałem rower z zwykłych osiek na szybko zamykacze na sztywne osie, to już wolałem przejść na boost, bo ten standard daje mi więcej możliwości przy jakichś tam ewentualnych testach w przyszłości innych produktów. A jeśli chodzi o samą ramę, no to jest XL-ka i jak się okazuje, ta 19 w kubie jednak to była dla mnie za mała rama. Brawo, Kolumbię można by rzec. Na pewno będę musiał sobie tutaj skrócić mostek, bo jest 120 albo nawet może więcej, ale to jest chyba 120. Myślę, że 80, 90 będzie dla mnie ok. I będę też wymieniał sztycę na taką bez offsetu, żeby być troszeczkę bliżej kierownicy, bo rama jest dosyć długa jak dla mnie. Co jest fajnego w tej ramie i mi się bardzo podoba, to są te rozwiązania, które Merida nazywa która nazywa Smart Entry i to jest bardzo przydatna rzecz do prowadzenia kabli. Myślę, że znacznie ułatwi to mechanikom robotę. Tutaj macie też wyjście na przednią przerzutkę i też nie wiem, czy będzie widać, ale pod spodem też jest to tutaj ładnie wyprowadzone i tutaj sobie wychodzą kable z tyłu. Rama jest też kompatybilna z droperami, także może tutaj w przyszłości jakiś droperek wjedzie, to myślę, żeby była najfajniejsza taka konfiguracja, dać sobie taki sztywny rower z krótszym mostkiem i z droperem, to na ewentualny wyjazd w górę też by dawało radę. No i tak to wygląda. Manitou ma też blokadę tam w kierownicy, w manetce, więc można sobie to zablokować, odblokować. Chwyty są całkiem wygodne, no ale raczej na silikonowe będę zmieniał, bo ja takich gumowych chwytów to nie za bardzo. No i tak wygląda ten rower. Dla mnie jest całkiem spoko. Aha, jeśli chodzi o koła tutaj jeszcze, to tam są piasty takie chyba Deore, albo nawet poniżej Deore jakieś. Obręcze są Alex Rimsa z tego co widziałem, ale pewności sobie... Tak, to jest Alex Rims tam obrędowany Meridą, nie? Tak standardowo. No i tak to wygląda. No i rama XL-ka. Jeśli chodzi o geometrię, to można by powiedzieć, że to nie jest jakaś taka nowoczesna geometria. Natomiast, owszem, to jest Big Nine i można by mówić, że to jest rower już tam gdzieś do ścigania. Natomiast to jest do takiego, ja bym powiedział, że nie do ścigania, a do uczestnictwa w wyścigach. Czyli dalej gdzieś tam ten komfort tutaj też jest ważny i ta pozycja nie jest aż taka agresywna. Bardziej to jest dla jakichś takich jak ja hobbystów, którzy gdzieś tam przy okazji mogą sobie wziąć udział w kilku maratonach w roku, ale to właśnie nie chodzi o jakąś walkę o jakieś najwyższe laury, nie? Także ja uważam, że taka geometria jakby na mój poziom jest git i nic takiego bardziej agresywnego, jeśli chodzi o mnie, to nie rozpatrywałem, żeby jakiś taki super agresywny rower sobie brać i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że operowanie gimbalem nie jest takie proste, jakby się wydawało i nie mówię tego na podstawie doświadczeń z dzisiaj, bo ja generalnie z gimbalami trochę już pracowałem i szczególnie jak się weźmie za ciężki obiektyw, to w takich jednoręcznych gimbalach mogą być problemy. Myślę, że trochę z tego wybrnąłem, ale jeszcze zmieniam obiektywik na jeden i trochę jeszcze popróbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo słońce pali, ja już tutaj trochę jestem, nawet długo trochę, ale teraz trochę ujęć z ręki zrobię i może coś z tego jeszcze ciekawego wyjdzie. No, w każdym razie Meridka naprawdę świetna i ja łapię jeszcze trochę ujęć. Pewnie te ujęcia już widzieliście wcześniej, bo sobie je wmontuję, że będą wcześniej. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to będzie chyba już wszystko na ten temat. W najbliższym czasie może trochę jeszcze rzeczy ponagrywam, bo będę chciał na pewno jakieś wideo bardziej takie w akcji nagrać. Do tego będę oczywiście potrzebował niezawodnego Dawida, z którym będę musiał jakiś terminik ustalić. Wtedy on trochę pojeździ sobie na tej Meridzie, poskacze, polata jak to on, a ja to wszystko ponagrywam. Może już na jakimś innym sprzęcie niż ten Lumixik, bo będę chyba na innego Lumixa zmieniał, ale to zobaczymy, jak nam wszystko wyjdzie, a tymczasem zabieram się za dalszą robotę. A z wami się już w sumie będę powoli żegnał. No i pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, jak był to spoko odcinek, subskrypcję, czemu nie, i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczonka.